bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Serdecznie witamy wszystkich na czwartym powiatowym teście wiedzy ekonomicznej, który cyklicznie co roku odbywa się w Zespole Szkół Ekonomicznych Górnictwa Mazowieckiego. Proszę o głos panią dyrektor Elżbietę Zofię Wieczorek, która rozpocznie naszą uroczystość. Serdecznie witam wszystkich. Witam naszych uczestników przede wszystkim bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że są osoby, które są po raz pierwszy biorą udział w naszym teście. Witam gości i pozwólcie Państwo, że na początek przedstawię. Bardzo serdecznie witam pana Stefana Stępińskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych przez wiele, wiele lat, od 2008 roku. Serdecznie witam panią Krystynę Karnię, reprezentującą Urząd Skarbowy Mińsku Mazowieckim. Szkół Powiatu Mińskiego, Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjów. Witam uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, wszystkich nauczycieli. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zorganizować już czwarty test wiedzy ekonomicznej. Ideą tego testu przede wszystkim jest propagowanie wiedzy ekonomicznej. No bo cóż, świat się zmienia, życie się zmienia, wiedza ekonomiczna też się zmienia. A dzisiaj współczesny człowiek, bez względu na to, ile ma lat, czy lat ma 5, bo przecież też dostaje pieniążki od babci na różne okazje i też próbuje inwestować, zbierać do skarbonki. I jak mamy 20 lat, czy 60, czy więcej, pieniądz jest bardzo ważny w naszym życiu. Ekonomia jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiele elementów różnych dziedzin wiedzy, ale myślę, że pieniądz dla nas stanowi bardzo ważny tutaj element. No bo cóż, każdy z nas chciałby mieć tych pieniędzy jak najwięcej. No nie wynika to z pazerności, tylko z czego to wynika? Znowu mamy ekonomiczne uzasadnienie. Każdy z nas ma określone potrzeby. I tak to jest. Im więcej mamy pieniędzy, tym więcej możemy zaspokoić różnych potrzeb. I powiem tak, skupiam się na pieniądzu, aczkolwiek mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale jak mówią słowa piosenki, kufereczek z kubeczek daj Boże, czego Państwu i sobie życzę, niekoniecznie prywatnie, ale również służbowo. Kufereczek z kubeczek daj Boże, wszystkim życzę powodzenia. Wszyscy dzisiaj są zwycięzcami, ale na pewno znajdą się tacy, którzy zajmą też szczególne miejsca. Dziękuję ślicznie. Chciałabym teraz przedstawić skład jury i jednocześnie zaprosić Państwa na stół seniorski. Przewodniczącym jury jest pani dyrektor, pani Elżbieta Wieczorek. Również w jury będzie zasiadała pani Justyna Kania, która reprezentuje Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Pan dyrektor Stefan Stępiński. Pani Teresa Lodyga, wieloletni nauczyciel naszej szkoły. Także bardzo proszę Państwa o to, żeby Państwo usiedli. Tu są pozwolenia na nasze testy, które za chwilę zostaną rozdane uczestnikom. Zaznaczyć, która jest prawidłowa.
proszę otworzyć długopisy. Uczniowie zbiorą od Państwa kartę odpowiedzi. Słuchajcie, powiem Wam dzisiaj o mechanizmach związanych z psychologią, które wykorzystujemy w reklamie, jak to oddziałuje na zdrowie konsumentów. Słyszeliście Pawłowie i psa Pawłowa? Jak miał na imię? Nie, prawduję, też nie wiem. Słuchajcie, rzecz tak naprawdę polega na budowaniu odruchów. Wykorzystując odruchy bezwarunkowe, tak? Wiadomo. Jest się silnił, kiedy jadł, kiedy czuł zapach jedzenia. Po jakimś czasie sam widok człowieka, który przynosił mu jedzenie, już powodował to, że on się silnił, i tak dalej, i tak dalej. Dokładaliśmy kolejne bodźce, które były przez nas kojarzone z tym pierwotnym. I tak naprawdę możemy budować takie ciągi bodźców, które będą zupełnie już oderwane od pierwotnego, a będą dalej powodować dany efekt, słuchajcie. Mimo że to warunkowanie tak naprawdę może być długim procesem, a przede wszystkim jest podświadomy, więc bardzo często reagujemy na coś, czego nie wiemy, na przykład dany jingle reklamowy. Szczególnie w reklamach radiowych. Czasem już jeśli mamy kampanię reklamową, mamy zazwyczaj dłuższą wersję reklamy w radiu z jakimś jinglem, potem ona jest skracana. Wiemy, że i tak zapamiętamy ten jingle i on już będzie jakby tak opowiadał swój odruch, że nam będzie kojarzył dany produkt tylko z dźwiękiem muzyki. Tak? Kasper prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. Czyli wiemy, że ktoś nie robi z nas tutaj, nie zrobi z nas, nie wiem, idioty, bo powie, to jest najlepsze piwo na świecie. To jest subiektywna opinia, tak? Teraz się dajemy, tylko prawdopodobnie, no to pływamy od tego ręce. I teraz każdy nie mówi, że Kasper jest najlepszy piwo na świecie, ale każdy wie, że prawdopodobnie jest najlepszy. A w kwestii wyboru przy kasie prowadzi to między tego samego. To jest świetny przykład, bo jedno z lepszych haseł reklamowych, prawdopodobnie najlepszy. Słuchajcie, więc to o tym warto pamiętać. Może kolejny slajd. Kolejną rzeczą są emocje, słuchajcie. Emocje oczywiście też na nas bardzo mocno oddziaływują. Są bardzo fajnym nośnikiem pamięci i informacji. No na przykład Coca-Cola, która od wielu lat konsekwentnie buduje wizerunek związany z przyjaźnią, z miłością, spędzaniem wspólnym czasu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czy mamy do czynienia z bardzo pozytywnymi emocjami, które budują jakąś wizerunek tej marki i myślimy, no jak spotkanie z przyjaciółmi, to na pewno Coca-Cola. Jak mam przeprosić za coś dziewczynę, to dam jej kolę. I napijemy się razem w dwóch słowach z jednej butelki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto pamiętać, że z tymi emocjami możemy przesadzać. To znaczy, jeśli mamy przekaz, który jest zachowany negatywnie emocjonalnie, z jednej strony oczywiście ryzykujemy, że ten negatywny przekaz przełożymy na naszą markę czy produkt. Z drugiej strony jest udowodnione, że jeśli mamy do czynienia z negatywnymi emocjami, negatywnymi treściami, to o wiele gorzej zapamiętujemy w ogóle przekaz. Utalentowana, wspaniała, powoli śniewający na angielskim głosie, absolwentka Must Be The Music, która współpracowała z takimi osobistościami jak Krzysztof Krawczyk, czy Radek Zidrak. Ale jak otwarcie, wielki brak! Utworzył Krajska. Dystrybucji
konsumpcji. Popyt podaż rynek tworzy, aktualnie o klienta dba. Z promocjami, taktykami ma się zapach brat. Buduje światowe gospodarki, spełniając nasze zachcianki, ale czy uchroni nas od zguby? To zależy, jak się ją zna. Zarządzanie pieniędzmi każdemu się marzy, ale czy ekonomicznie to rozważy? Czy zakupić? Ile brać? Czy w ogóle brać? Te zagłoski wiele osób ma, bo to ekonomiczny świat. Bardzo proszę, zacznij.
przynajmniej przedszkolenie. I teraz wyróżnienia. Pani Agata Piotrowska-Kita otrzymuje wyróżnienie wicedyrektor studium języka obcego. Jeśli chodzi o tę przyrzutkę, uzyskała najwyższą liczbę punktów 10. Kolejne wyróżnienie. Jakub Piotrowicz, Łukasz Parachinów, uczniowie trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych otrzymali punktów 9. Paweł Rokacki, Michał Kosakowski, reprezentujący gimnazjum miejskie nr 2 imienia Jana Pawła II. I kolejne wyróżnienie. Pani Dorota Budziak i pani Magdalena Przysowa, Kasa Sterczyka, oddział Miejski Mazowiecki. Dwa ostatnie zespoły otrzymały po 8 punktów. Na tym zakończono to tegorocznego, te prac tegorocznego, czyli ostatniego testu wiedzy ekonomicznej. Zapraszamy Michała Patrykowskiego, który został tegorocznym mistrzem. Proszę.
lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.